Serdecznie. Panie Maćku, witam pana serdecznie. Dzień dobry wszystkich państwa. Witam w Miejskiej Placówce Muzealnej na niecodziennej w tym roku wystawie artystycznej wystawy fotografii kolektywu Myto. Zaraz sami artyści opowiedzą o sobie. Dziś gościmy fotografa Darka Zakrzewskiego. Myślę, że postaci Dariusza nie trzeba przedstawiać i chyba powinienem najpierw wymienić osobę odpowiedzialną za to zamieszanie w dużej mierze panią Iwonę Germanek, która jest taką inspiracją chyba całej tej wystawy i takim człowiekiem, który zarządza tym. Zarządza. Tak sobie się Szanowni Państwo, to jeszcze nie wszyscy, dlatego że jest z nami jeszcze Jerzy Strzeja. Jerzy odpowiada z kolei za fotografię oraz za meteoryty, które Państwo tu możecie oglądać. Ja myślę, że oddam głos samym artystom, dlatego że Wy sami możecie opowiedzieć o tym, czym jest wystawa, o czym śnią elektryczne owce. No i zapraszam też potem do rozmów takich kuluarowych. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu kolektywu Myto i myślę, że też w imieniu naszego kolegi Jerzego Strzeja, którego poprosiliśmy dzisiaj. On z nami, no powiem gościnnie, występuje tutaj. Jego rzeczywiście udostępnił nam swoją nikłą cząstkę kolekcji meteorytów, bo Jerzy naprawdę jest pasjonatem, pasjonuje się astronomią i jej różnymi innymi dziedzinami, bym powiedziała. Jest też jego fotografia. On, myślę, że sam Państwu najlepiej opowie, w jaki sposób tego typu fotografie u niego powstają, w jaki sposób i gdzie pozyskuje. Nie, to nie są kamienie, nie to żelastwo, jak to nazwać? To żelastwo, czyli spadające gwiazdy, tak naprawdę. No a my. A my odpowiadamy za tą pozostałą część prac, taką fotografię bardziej kreowaną, kreacyjną. Część z tych prac to jest czysta fotografia, myślę, bez jakiejś ingerencji innych dziedzin sztuki, innych narzędzi. Innych technik. Innych technik też, tak, dzięki. A część rzeczywiście powstała na styku na przykład malarstwa i fotografii. Znajdziecie Państwo i kolaże tutaj dzisiaj, i polaroidy, te malutkie tam takie znaczki, i cyjanotypię w dość nietypowej takiej odsłonie, bo cyjanotypię, która nie powstała poprzez odbitki stykowe z negatywów, ale poprzez zadziałanie właśnie solami żelaza, światłoczułymi solami żelaza, które dają taki błękitny obraz. Te prace znajdują się w drugiej sali, jak też i prace cyfrowe, prace czarno-białe, portrety, to są tam dyptyki, więc zachęcam do takiego czytania ich parami. Tak też są zestawione w parach. Ja za dużo może nie będę mówiła. Dodam tylko, że oprócz tych meteorytów, tej takiej części dokumentalnej, oprócz tej fotografii kreującej, kreacyjnej, mamy też instalację, ona się znajduje tutaj. Zachęcamy do skorzystania, że tak powiem. Można wchodzić do środka. Tak, można wchodzić, tam jest troszeczkę ciepło, ale... Jest tam MP3, jest tam muzyka, można posłuchać. Są tam też jakieś zdjęcia, jest tam też tekst do tej właśnie instalacji na ścianie zamieszczony, który może nakieruje w jakiś sposób odbiór. No niekoniecznie, bo każdy ma prawo do własnej interpretacji. I mamy tutaj jeszcze dzisiaj też poezję, nie naszą, autorstwa pani Marii Konopnickiej. Właściwie pomysłodawcą tego, żeby ją tu też włączyć i zamieścić, był Jerzy. Rzeczywiście zgodzę się z nim, że ona w jakiś sposób i uzupełnia to, co my tu dzisiaj prezentujemy. No i też osobiście się w jakiś sposób utożsamiam z tym słowem pisanym przez naszą
panią Konopnicką. Ja nie wiem, czy coś jeszcze mamy do zadania. Ja oddaję głos kolegom. Jeszcze chciałam, no tak, bo to ten stres. Podziękować serdecznie Wojtkowi Świecowi za super współpracę naprawdę i placówce muzealnej zresztą. Za to, że możemy tutaj dzisiaj z Państwem być. Za udostępnienie tych sal, które zresztą no, zostały pięknie odmalowane, ale to Wojtek podziękuje. Dziękujemy również bardzo Jerzemu, że się zgodził i udostępnił te bardzo cenne znaleziska. Zgodził się na tą współpracę. No i dziękujemy przede wszystkim Wam, kochani, za to, że jesteście z nami, za to, że przyszliście, za to, że poświęciliście nam ten czas swój cenny dzisiaj, bardzo cenny, że niektórzy musieli naprawdę kawałek dojechać, żeby tutaj zagościć, żeby z nami być. Bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, wystawa oczywiście na dwóch salach, wystawa meteoryty, zdjęcia, instalacje, wszystko jest do Państwa dyspozycji jeszcze przez dobre półtora miesiąca, więc zapraszajcie tutaj swoich znajomych, może szkoły, klasy także, żeby odwiedzać Miejską Placówkę Muzealną, nie tylko tą część historyczną, ale właśnie taką wystawę artystyczną, której już dawno u nas w Mikołowie nie było. Ja bym też bardzo chciał podziękować, bardzo bym chciał podziękować Państwu. Winko, taka pamiątka w Mikołowa. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ale doszło do takiego dziwnego zdarzenia w tym roku, że nie zmieściliśmy się mimo usilnych starań w kolejce z remontami miejskich obiektów w Mikołowie. No i ściany wyglądały fatalnie, część obiektu jest wyremontowana, część jeszcze nie. No ale jak Państwo jesteście w potrzebie, to gdzie dzwonicie? Zazwyczaj po pogotowie albo po straż pożarną. Ja bym chciał podziękować druhom OSP Mikołów. Którzy, nie bójmy się tego słowa, w czynie społecznym pomogli tą placówkę odmalować, tak żeby te obrazy wspaniale wyglądały, żeby nie leciał nam gips czy gips deka na głowę. Chciałem podziękować Adamowi, Jadaszowi, Kamilowi, Jerzowi i Tomaszowi Krajewskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie za pomoc. Jest jeszcze, znaczy nie ma z nami Krzysia Płócieniaka, który całą sprawę koordynował. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Pamiątki z miejskiej placówki muzealnej. Obyśmy tylko tak mogli pomagać. Oby tylko tak. Zapraszam Was na wszystkie wystawy. Straż Pożarna w tym roku, Ochotnicza Straż Pożarna, obchodzi jubileusz. Więc myślę, że ta nasza współpraca zaczęła się od malowania tych wnętrz, a skończy się fajną wystawą na temat pożarnictwa w Mikołowie. To jest kawał historii, więc myślę, że warto to też ten temat tutaj poruszyć i Państwa na tę wystawę zaprosić. Panowie, ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. Drodzy Państwo, brawa! Zanim przejdziecie Państwo do oglądania, ja zapraszam do rozmów tutaj z artystami, do zadawania pytań na temat tych instalacji, fotografii. Prostych pytań na temat fotografii, ale zapraszam też w trakcie trwania tej wystawy, zazwyczaj w Miejskiej Placówce Muzealnej odbywają się przeróżne imprezy towarzyszące. I chcielibyśmy Państwa zaprosić już dziś na 20, w sobotę, to jest Noc Muzeów, ale zaczniemy tutaj wcześniej, bo to jest jeszcze tak ustalone, około 17 godziny na warsztaty. Warsztaty dotyczące starych technik fotograficznych. No, myślę, że dla osób interesujących się fotografią to będzie bardzo cenna impreza. 20 w sobotę około godziny 17, szczegóły oczywiście na naszych stronach internetowych. A o dalsze szczegóły należy pytać oczywiście
artystów, kolektyw Iwony i Darka. Zapraszam was wszystkich do zwiedzania. Dziękuję. A skąd się wiesz, że poprzednia po stworzeniu się układu słonecznego? Ale jak je pan znalazł? A nie, to jest niestety kupione na giełdzie przeważnie. Nie to nie znaleziono. Nasz meteoryt to są od nich znalezienia. Tym jest Meksyku ANZ, 160 sekund. Gibeło, to jest z nami bim. Gdyby ta bryła przeciął, aby polerować to na długo, jak na tym przekroiły. Tak, to jest na wnętrzu meteorytu.